Rozmawiam z księdzem prałatem Michałem Olechny, tak jest, tak. Zamieszkałym w Klęczanach. Proszę księdza, proszę mi powiedzieć, skąd taka decyzja, by zostać kapłanem? No, blisko było kościoła. Dziadek mój, Mikołaj Zawiryjski, był kościelnym przez długie lata. No i zawsze z dziadkiem się szło do kościoła. I po skończonej szkole podstawowej już człowiek myślał o tym, żeby do seminarium iść. Już wtedy? No, już wtedy, a się skrystalizowała ta myśl, jak byłem w gimnazjum i w liceum. Jeden jedyny. I chodził ksiądz do liceum wieczór. Tak, w dawnym Bużnicy Żydowskiej, gdzie dzisiaj jest Urząd Miejski, i w Grodzie, tam naprzeciwko tej szkoły Dwójki chyba, tam jak się zjeżdża na dół, tak. To tam był gród, tak nazwany ten budynek. Z jednej części to urzędował lekarz, a pozostałe dwie klasy licealne były w tym grodzie i tam zdawałem maturę. No więc po maturze zgłosiłem się do proboszcza, żeby mi poradził, gdzie iść do seminarium. No więc on mówi, napiszemy do Tarnowa. No ale Tarnów odpisał, że z braku miejsc. Czyli tak bardzo dużo było chętnych? Tak. Dużo chętnych było. W Tarnowie było bardzo dużo chętnych, a tam był pewien limit, prawda, do tego. No na ziemię zachodnie, do Wrocławia. No i napisałem do Wrocławia, proboszcz podpisał, prawda, i przyszło zawiadomienie, że we wrześniu 50 roku, żebym się zgłosił na egzamin i na przyjęcie do seminarium. Tymczasem moi koledzy mi zrobili takiego psikusa, ponieważ nie należałem do ZMP, żebym zamiast do seminarium, żebym poszedł do SP. To była służba Polsce. No więc służba Polsce. Nie ma co, trzeba było jechać, zamiast na wrzesie do Wrocławia, to wyjazd kompanii SP w Kleszczewie, to jest Gdańska, to jest Gdańskie. Ale co, koledzy zrobili kawał i ksiądz musiał pojechać tam? No musiałem, bo nakaz przyszedł, żebym się zgłosił do tego. Żebym się zgłosił do służby Polsce. Tam jest niż zalewy różnego rodzaju i tam pracowała ta kompania cała SP w kanałach. To kiedy w takim razie do seminarium ksiądz no, trafił? No zaraz w SP byłem miesiąc. Zamiast dwa miesiące zgłosiłem się do kapitana, który przewodził całą jednostką SP. Taki porządny człowiek był. I ja mówię, że mam tutaj zaświadczenie, żebym się zgłosił do seminarium do Wrocławia. A no to słuchaj, to my napiszemy do... Wtedy był Rzymierski chyba. Do wojskowej tej jednostki, żeby mnie zwolnili na pójście do seminarium w tym. No więc czekałem, więc ten kapitan bardzo solidny, widać gość, to nie komunista, ale taki, bo mnie zawsze w niedzielę wysyłał na mszę świętą. Żebym sobie poszedł, z kolegów jeszcze sobie wziął i tam w Kleszczewie
żebym uczestniczył we mszy świętej. I przyszło to zezwolenie, że w połowie września, że mają mnie zwolnić do seminarium. I wszystkich tych młodzieńców, którzy idą do jakiejkolwiek szkoły. No więc wtedy wiem, że tutaj dwóch mężczyzn, jeden z Biecza, a drugi z Wójtowej chyba. No więc wsiedliśmy do pociągu i przyjechaliśmy, oczywiście ja przyjechałem do domu, oni do swojego domu. Po drodze pluskwy im tam tak użerały, że nie mogli spać, a myśmy spali na tych półkach tam, bo to były te półki takie dawne. Więc mama mi spakowała tam co mogła do walizki i do tego to była. No i wsiadłem do pociągu. Te pociągi były nieogrzewane, jeszcze zimno było i tego, no ale jakoś się odważyłem, że przyjechałem do Wrocławia. Wrocław zmasakrowany był i zniszczony doszczętnie, także katedra zniszczona, pod budynki na ulicy Katedralnej zniszczone, jedna połowa seminarium też zniszczona. Zaczęli dopiero odbudowywać po wojnie potem. Dzisiaj jest już w stanie zadowalającym. No i przyjechałem do tego, do seminarium. Wszystko zniszczone. A mówili, że tam rabusie są dobrze, że w dzień przyjechałem nad ranem, ale w dzień dopiero wyruszyłem z tymi tobołami. No i przyjechałem na ulicę Kanonium i tam dopiero mnie skierowali do seminarium. Przyszedłem do seminarium, a siostra, która była, obsługiwała tam wszystkich tych, którzy przychodzili do seminarium, pyta się, a ty chłopczyku gdzie? Bo ja byłem niskiego wzrostu, prawda, tutaj jeszcze. A ja mówię, do seminarium. A jak to już mówię, rekolekcje się już dawno zaczęły, mówi tego. A ty teraz się tego, no ja przedstawiłem jak co. Zgłosiła do rektora, taki profesor z Wilna, Marcinowski się nazywał. Poszedłem, skierowała mnie tam do słuchalni, tam do tego przyszedł rektor. Egzamin musiałem przed nim zdawać. Kilkanaście pytań mi zadał i mówi, no to dobrze, no to cię przyjmujemy do seminarium. No i od razu skierowali mnie na miejsce tam, gdzie mam, bo seminarium potężne i duże. I od razu zostawiłem sobie wszystko i na nauki poszedłem. Także mi zaliczyli to wszystko, tylko z tym, że za to, że nie był w pełni na cały tydzień na rekolekcjach, to mnie potem skierowali do Nysy. I tych wszystkich kolegów, tam było ich paru, nie wiem, już w tej chwili nie ma, ale było nas chyba ze czterech albo pięciu, do Nysy na rekolekcje. I w ten sposób poznałem Nysę. Zmasakrowana, zniszczona wszystko, katedra doszczętnie i seminarium, tylko kościół seminaryjny był, bardzo piękny gotycki kościół, pamiętam sobie. A spaliśmy na podłodze, na materacach, prawda, takich. Ale materacach. Dzięki temu, że się wszystko poskładało, ukończył pan ksiądz seminarium. No, i oczywiście, potem z powrotem wróciliśmy do seminarium i już normalny kurs, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Seminarium 5 lat. 5 lat było wtedy seminarium. Rozumiem. Tak. A ksiądz w tej chwili, bo wiem, że ksiądz pracował, pełnił posługę koło Wrocławia, prawda? Tak, nie, to znaczy w Brzegu Dolnym to jest Dolny? Brzeg Dolny nad Odrą. 5 kościołów było do obsługi. Ale moment, ale w Chruszcinie ksiądz był proboszczem najdłużej diecezji, czyli tak. Ile lat?
42 lata. Do 99 roku, tak. Od 57. Tak, 57. No, szmat czasu. Jeden, jedyny, zawsze kardynał podkreślał, że to jest jedyny ksiądz, z którym nie mieliśmy żadnych kłopotów. Wszystko spełniał jak najsolidniej i tak dalej. No, potem byłem wicedziekanem po śmierci dziekana Chmielewskiego w Górze Śląskiej, ale się zrzekłem tego urzędu miłego, dlatego że byłem sam na parafii, a do Wrocławia trzeba było dojeżdżać pociągami, nie? Nie było żadnego. A wracając do proboszczowania w Chruścinie, wspominał ksiądz wcześniej, że to była ciężka praca. Było 4 kościoły, tak? I tak. Szkoły. I ksiądz był sam jeden. Sam jeden. No to rzeczywiście wysiłek niezły. Sam jeden pracowałem jeszcze w 58. Zacząłem budowę, dobudowywać do kaplicy, tam żeby ludzie nie musieli dojeżdżać 6 km, tylko żeby mieli na miejscu. No i tam wybudowałem te kaplice. Biskup, pamiętam sobie, sufragan Kominek, kardynał chciał koniecznie przyjechać, ale miał zajęcia i mówi, wiesz ty co, idź do księdza biskupa sufragana i poproś go, żeby pojechał poświęcić tę kaplicę. No i poświęcił, ale z trudności ogromne były, bo to... Czyli oprócz tego, że ksiądz musiał 4 kościoły... Nie, 2 kościoły i kaplica. I kaplica, to tak. Jeszcze ksiądz zajął się budową. No to musiałem dobudowywać. To musiałem to dobudowywać, no to ludzie sami chcieli. Czyli przechodząc na emeryturę, był ksiądz chyba człowiekiem zmęczonym. Może nie tak zmęczonym jak dolegliwości różne, sercowe i tak dalej. W którym roku, bo wrócił pan w ksiądz, wrócił ksiądz w rodzinne strony? No tutaj wróciłem. Od razu na emeryturę? Na emeryturę, tak. Tak, w 99 roku. I od tego czasu jestem tutaj. Ja przyjechałam nie tylko, żeby wysłuchać o tak. pracy kapłańskiej, ale również o najwcześniejszych wspomnieniach, jeśli chodzi o Libusze, tak. o dzieciństwo księdza. Słyszałam, że ksiądz był świadkiem potyczki Niemiec z Wojskiem Polskim przy moście, na moście w Libuszy. Tak, na drewnianym. Bardzo bym prosiła tam może jeszcze, opowieść o tym. Tam to później to było. Później. Ale na samym początku, to jest jak się wojna zaczęła, to już był wrzesień. Przed odpustem w Libuszy, pamiętam sobie dobrze, 8 na narodzenie Najświętszej Marii Panny. Niemcy parli tutaj na wschód, prawda, a ta dywizja, ona to chyba to podhalańczycy chyba, bo to w Nowym Sączu chyba był ten oddział. No więc oni walczyli, ci żołnierze, to co tam, karabiny tylko mieli te na takich wózeczkach, pamiętam. Ja przepraszam, czy ksiądz opowiada o tej potyczce przy moście? Nie. W zasadzie potyczki to nie pamiętam. Mhm. Tylko już jak z powrotem uciekali Niemcy, to podminowali most cały. No ale udało się, jak nie zdążyli wysadzić ten most drewniany, tam jest teraz betonowy, był cały czas ten drewniany, no to partyzantka ale zaraz, polska. Bo jesteśmy przy 39 roku, to partyzanci? No, w owym czasie byli tacy patrioci, którzy walczyli na swój sposób, prawda, żeby unieszkodliwić Niemcom wejście na dalszy teren, prawda? A czyli, bo wspominał ksiądz, że Niemcy uciekli. Więc Niemcy, zanim Niemcy weszli, to myśmy z mamą i nas czwórka
uciekli na plebanie do piwnicy. Wszyscy tam okoliczni, którzy byli, którzy chcieli oczywiście, żeby w razie czego obstrzału albo coś, żeby nas nie pozabijali. Uciekaliśmy przez Libuszankę. Libuszanka była wtedy zarośnięta krzakami, więc przez Libuszankę, jak przechodziliśmy wszyscy skuleni, to wtedy żołnierze polscy myli sobie nogi. A pamiętam sobie, że jak już umyli nogi, to onucami wycierali i wkładali do butów. Rozpoczęły się takie obstrzały karabinu maszynowego i pojedyncze. Jak dochodziliśmy do plebanii, to stogi siana i słomy, tutaj jak jest w stronę Korczyny, to tam płonęły to wszystko, prawda. Widocznie albo ludzie palili, nie wiadomo, czy żołnierze palili tego. No i wtedy wieczorem wróciliśmy z powrotem z tego ukrycia na plebanii. No i to tylko tyle pamiętam, że zaraz Niemcy wkroczyli przed 8 września. Już w Libuszy byli całe masa, cały Boży Dzień, te armaty okropne takie, prawda, i masa żołnierzy niemieckich. Wszyscy jechali tutaj na Kryk i na Żmigród, bo tu była ta jedyna ta trasa tak, cesarska. Tu kiedyś ta droga też nazywała się cesarska droga, prawda. Wiem, w Zakurzanach też. No. Ona całkiem bieg zmieniła, bo kiedyś szła droga przez ten rafineria, tam gdzie była, tam szła ta droga jedyna, prawda, a potem dopiero zrobili obwodnicę. No i pamiętam sobie, jak już Niemcy przeszli, aresztowania były, niektórych to i tam inni koledzy uciekli, bo zapowiadali, że będą wszystkich zabijać. Strzelać będą do mężczyzn, a tato był wojskowy przecież tego, nie? Tato uciekł do Lwowa, na pieszo szli i po chyba, nie wiem, dwóch czy trzech tygodniach, jak już się tak uspokoiło trochę, Niemcy przeszli tam dalej, prawda, tam już pozajmowali tam już i Ukrainę, te nasze tereny, Tarnopoli, to wszystko to wrócił z powrotem do domu. Przed wojną tato z mamą pracował na rafinerii w Libuszy i dzięki temu, że tam trochę zarobili, to wybudowali sobie domek, prawda. Więc w tym domku to dzisiaj już go nie ma, bo rozburzyli i mojej siostry syn wybudował sobie domek. Zięć wybudował wcześniej na miejscu domu dziadka Zawilińskiego, który miał, oprócz tego, że był kościelnym, miał sklepik taki. I tam utrzymywał tę całą rodzinę, bo to było ich tam, nie wiem, 8 czy 9 tych dzieci było tego. A potyczka siostra przy moście była głośna? Nie. Przy moście tylko tyle, że strzelali. Przy tym drewnianym. Tak. I nie minowali, bo przecież czym by przejechali na drugą stronę, nie? Tutaj koło kościoła, tutaj szli, a te główne ciężkie działa i to wszystko na Lipinki i na Kryk tam i tam dalej, prawda. Co czuł ksiądz jako dziecko, widząc tyle wojska? No strach. Strach? Okropny strach, prawda, tego. Była jedna ta ślązoczka, co pamiętam sobie, koło krzyża witała i Heil Hitler. Pamiętam sobie, jak wyciągała rękę do tego. Mieszkanka Libuszy? Prawdopodobnie to była z Libuszy,
która tam pracowała na, w kopalnictwie naftowym. Tak. I hajlowała. Tak, hajlowała, tak. No i oczywiście jak przejechali, to wszystko zaraz pościągali zwłoki tych żołnierzy, co tam, co zginęli. To były zwłoki żołnierzy? Zwłoki polskich żołnierzy z tej kompanii. Naprzeciwko dzisiejszej szkoły Kosiby. Kościoł Liwliwuszy. Liwliwuszy. Mhm. Tam w stronę rzeki. Teraz zarośnięte jest to wszystko, prawda? To tam był grób, byłem świadkiem, jak chowali tych żołnierzy. Dużo ich było, tych żołnierzy? Tak, żebym nie skłamał, było chyba może 7 albo 8 żołnierzy, bo pamiętam, że najpierw kładli tak, 4 i potem tak, i przykrywali tymi, co mieli na sobie przeciwdeszczowe te płaszcze, te pałatki takie. I zasypali. A po wojnie, kto ich chował, przepraszam? Ludzie. Libuszanie. Tak, oczywiście ksiądz był i tego, i wszyscy się zebrali, kto tam mógł oczywiście i tego. Krzyż brzozowy był nawet jeden z tych żołnierzy był z Nowego Sącza, bo jak się żona jego dowiedziała, że on tutaj umarł w Libuszy, to przyjechała pociągiem z Marysią, z taką córeczką jeszcze na rękach, prawda, i opłakiwała śmierć swego męża, prawda. A spisano zapewne nazwiska tych... A i ich tych wszystkich, ja nie wiem, czy spisano, ale tam chyba wiedzieli. Wszystkich potem ekshumowano i wywieźli do tamten cmentarz wojskowy, co jest tutaj w tym Zagórzanach. Aha, czyli nie, rodziny nie wzięły ciał, tylko zostały tutaj. Wszystko ekshumowano i tam wywieźli do Zagórzanach leżą. No tam, to jest naprzeciwko tej elektrociepłowni. Tam w górę, tam leżą. A pamięta ksiądz okupację, czy coś takiego? No do szkołyśmy chodzili, uczyły nas panie i kierownik był cały czas i po wojennym czasie on też był. Pani, pamiętam sobie, taka pani Tomalanka, umuzykalniona. Śpiew prowadziła, czy tak pani potem Malinowska taka była, mi się zdaje, taka, co jej mąż zginął, oficer, ona była wdową. A co rodzice w czasie okupacji, pracowali w rafinerii? No, nie, bo wysadzili w powietrze przed przyjściem Niemców, to komin wysadzili w rafinerii w Libuszy. Ale kto wysadził? No, Polacy. Tak? Polacy wysadzili, bo jak się dowiedzieli, że tego, to niszczyli, dało. No tak. I zniszczyli całe tego, i hale jeszcze zostały. Tam są. Ale już tam, gdzie były, przetwarzali ropę, zynę i naryjne oleje i tak dalej, no to jeszcze te hale tam były. To, co rodzice robili w czasie... Tato w czasie... Mama pracowała, bo pracy było wtedy, bo wszystko fizyczna praca była. Maszyny nie było żadnych tam. Kowarka się później pokazała tylko do ziemniaków i do koszenia zboża. A tak to mama pracowała, było roboty, bo to... Takie bogacze tam byli w Libuszy, że mieli po kilkadziesiąt hektarów ziemi, a nie miał kto obrabiać, no to mama i siostra starsza, no to pracowali tam w tym, u tych gospodarzy. Na plebanii było też tyle roboty, to mama tam pracowała i pomagała zawsze gosposi, prawda. A tato pracował w Lipinkach
Tam jeszcze są te kiwacze. Tam w tej... Czyli przy ropie. W maszynowni. Nie. W maszynowni, gdzie łączyli z poszczególnymi otworami ten... Ta maszyna była i ciągła, prawda? Kiwony. Czy ksiądz pamięta wyzwolenie? Niemcy uciekają? Tak. Jak już mieli Ruscy wkroczyć, to wszędzie ostrzeliwały samoloty ruskie. Ale ostrzeliwali... Tulibusze i te zaciągi niemieckie, co uciekały na górnicę. Ale to bomby czy ostrzał? Karabiny maszynowe przeważnie. Ze samolotów oczywiście obsługiwali. Ja to sobie pamiętam, prawda? Nawet jeden samolot zestrzelili, ale kto, to nie wiadomo co. No to się nasiliły te... W czasie okupacji... Tutaj jak była dawniej ta CPN tutaj w Libuszy. Nie wiem gdzie. O tutaj na zakręcie zaraz jak się zjeżdżało. Tutaj osiedle jest. Tak. A tu z drugiej strony był CPN. Aha. CPN. Tam już go nie ma. Nie wiemy dlaczego zlikwidowali. Bo byli potem w głębi tam drugi tak, był ten było? CPN. No, a ten był w tych budynkach, które tam są, jeszcze stoją, to tam był przejściowy obóz niemiecki i tych partyzantów i tych wszystkich, którzy mieli na oku SS tam było. Zawsze wieczorem od godziny, tak jak już się zaciemniło, to słychać było, pamiętam, a te w uszach swoich, jak szli przez Libusze, prawda, tu mieli te SS napisane, prawda? Takie z blachy. Tak jak widać nieraz u Niemców. Tak, mieli. Ja wiem. No, na piersiach. Na piersiach mieli, prawda? I szli. No i a z rana często myśmy słyszeli, jak wychodziliśmy na górkę, to strzały, bo strzelali za tych więźniów, strzelali. Ale możemy się zatrzymać na sekundę, bo dla mnie jest to nowina. Tak. Powiedział ksiądz, że w Libuszy, przy dawniej tam gdzie był CPN, był obóz... Nie, gdzie CPN, z drugiej strony. Z drugiej strony. Tam jeszcze budynki stoją i kolej szła. Dobrze, i tam był obóz przejściowy. Przejściowy jakiś obóz, tak wszyscy mówili, że to był przejściowy czyli obóz. Czyli Niemcy tam trzymali zatrzymanych Polaków. Polaków, oczywiście partyzantów i Polaków ściągali z całej okolicy i tam rozstrzeliwali jednych, a innych po rozstrzelaniu wrzucali do tych, były dwa stawy tam. Odpady różnego rodzaju chemiczne z ropy, tam siarka i to wszystko, bo to nie wykorzystywano tak jak dzisiaj ropę, nie? Tak. No więc były dwa wielkie stawy, no ale z nich ani śladu nie zostało, bo to tam wrzucali, to ludzie mówili. Ja przepraszam bardzo jeszcze, czy jest tam jakiś ślad upamiętniający? No nie wiem, tam chyba już zasypane są te... Ale nie, chodzi mi o to, czy jakaś tablica, jakiś... A to nie ma nic chyba, nie ma nic. W takim miejscu nie ma nic? Nie ma nic tamtego, bo po zakończeniu wojny myśmy tam poszli, to widzieliśmy tam różne znaki wypisywane, krew, prawda, co mordowali ich tam tych i zmuszali do tych, to tam, no i pamiętam sobie, że jeszcze ja znalazłem pistolet. I chciałem, pistolet? Pistolet znalazłem. No i myślałem, że wezmę z Rzesławem, ale mówi, zostaw to chłopie, bo jak znalazłem się, że ty bierzesz pistolet, że masz pistolet, to ci dadzą Rusy popalić,
że tyś tam A miał ksiądz swoje... pamięta ruskich? No pewno. No pewnie. Jak to wyglądało? No więc, w którego to dnia to była zima, więc przez dwa dni w Libuszy kapelani wojskowi odprawiali mszę świętą. A to nie było tak, że dzisiaj jest koncert. Ale zaraz, kapelani wojskowi, czyli? Niemcy. Niemcy. Niemieccy uciekali już, uciekali tam od tego. Od Żmigrodu tam uciekali, tak. No więc przez dwa albo trzy dni byli tam. A proboszcz miał po niemiecku też. Bo to dawniej po niemiecku uczyli w gimnazjach i francuskiego. Więc kiedy ja służyłem do mszy świętej, to pojedynczo w Czech odprawiali. Boczny ołtarz główny w tym starym kościele. Coś takiego. No i ja służyłem, nawet jeden z tych zostawił sobie takie książkę po polsku, po czesku i po niemiecku. Taką książkę liturgiczną przed dzień. Nie wiem, ile oni tam byli odprawiali. Ze dwa, trzy dni. No ale z rana od godziny gdzieś tak piątej może i wcześniej to Ruscy już z Katiusz rozpoczęli ofensywę na Niemców, tu przełęcz Dukelska co była. I tam zaminowane były pola i to wszystko i Niemcy winowali. To na pewno było słychać, prawda? No takie były. No i a to rano jeszcze było ciemno, to jeden ogień był tylko. Tak, jeden ogień było widać i bezustannie obszczały. I to trwało. A czy to było głośno słychać? No, no to pewne, że głośno, bo przecież Katiusze jak walą to. No ja nie wiem jak walą. No to było. No ale do czego? Do grzmotu można porównać ten głos? Nie, do wybuchu. Do wybuchu. Do wybuchu. No więc Niemcy już wtedy głowę pospuszczali i uciekało wszystko jak się tylko dało i czym tylko, prawda, i końmi, ale raczej samochodami. Czyli oni szli na Nowy Sącz? Na Nowy Sącz, tak. Szli. No i potem już... Jak już tu już przeszła ta fala niemiecka, to wtedy te ruskie te samoloty obstrzeliwały ich tam, gdzie widzieli na drodze, prawda, jakieś grupy tych Niemców. I wtedy, jak już te Katiusze wybiły, tak i Niemcy pouciekali, to wtedy to na motocyklach, łazikach Ruscy wkroczyli. Obstrzeliwali, prawda, ale nic nikomu tam nie zrobili, nie było żadnego wypadku. Jak to wojsko wyglądało? W hełmach. Potem mieli na sobie takie, bo to zima była, to białe nakrycia, żeby nie było ich widać, tak. Prawda. Kilka tych tank, czyli czołgów ruskich. Nawet mama musiała zasłaniać okna pierzynami i poduszkami, bo jak strzelił, to wszystko leciało. To strzelali już z tych czołgów. No, już potem te czołgi pojechały tam na Kobelankę tam i tego. A i Ruscy wkroczyli, no pierwsze żarcie. Głodni byli, prawda, to wszystko zabierali. Zabierali świniaki. Mama miała taki kocioł, to ugotowali wodę, świniaka oparzyli, pokroili i zjedli, co się dało, prawda. Aha, i jeszcze pamiętam sobie to jako chłopak, jak bo mama upiekła chleb, bo to wszystko piekli chleb w domu.
jak mama upiekła chleb, to jak wdrapnął tam do tego domu, wszedł na przeszukanie, chwycił ten chleb, jeden, drugi. No, mama zaczęła beczeć, płakać, że dzieci nie będą mieć co jeść, prawda, tego usłyszał to oficer po rusku. Parę słów mu powiedział, temu ruskiemu żołnierzowi, prawda, żeby oddał ten chleb, bo to pamiętam sobie, bo jak nie oddasz, to cię zastrzelę. To ostro. Tak, no to ostro, bo to oni zgłodniali też byli, ja się wcale nie dziwię, prawda, tak. No i potem, jak już się skończyły te wszystkie tarcia i już Ruscy przeszli, to już się tak uspokoiło już tego. Już tu tą główną drogą, tak zwaną tą cesarką, szli za pół miesiąca czy miesiąc całe hordy Niemców, jeńców. Szły konie, wielbłądy i wszystko tutaj. Wielbłądy? Wielbłądy, wielbłądami nawet szli, tak. Ja pamiętam sobie, wielbłądy były, osły, wielbłądy. Ale oni szli do niewoli rosyjskiej. Czyli w drugą stronę niż uciekali. Nie, już tutaj już z tej strony obstawili wszystko Ruscy z jednej i z drugiej strony, a oni szli w stronę Biecza, Jasła, prawda, i tam. Czyli do niewoli ksiądz, prowadzili. Że bardzo dużo tych Niemców szło. Okropnie dużo prowadzili tych Niemców. Ręce owinięte szmatami, prawda, tak, bo to zima była, tutaj twarz onucami takimi tego. Niektórzy nie mieli tych hełmów, tylko to już ten ostatni etap, pamiętam sobie, pożegnania Niemców. Jak, z jakimi uczuciami patrzyliście na nich? No jak? No wszyscy mówimy jako dzieci do tego. Wszyscy, radość chyba. No pewnie, że radość, że, bo spokój był. Niemcy się wszyscy wyprowadzili i pouciekali, prawda? To tylko jedno, pamiętam sobie, że byli tutaj, gdzie dawniej miał masarnię, taki na rogu w Liwuszy, gdzie ten sklep był na rogu i potem z drugiej strony masarnię miał. Jak on się nazywał, wyleciało mi z głowy. To pamiętam, że konia zastrzelili, to ludzie rozdrapywali to mięso końskie, prawda? Każdy po trochę i kto tylko mógł, prawda? Bo nie było, bo to Niemcy pozabierali na kontyngent. A potem się już po trochę uspokoiło, potem już policja się pojawiła, bo przedtem to była za czasów przedwojennych, to granatowa policja. Jeden lub dwóch szło przez wioskę od czasu do czasu. Kryminał to był w ratuszu, w tym w Bieczu. Żydów to wcześniej powywozili wszystkich z Biecza. Pamiętam, bo mama nieraz kupowała coś tam. W sobotę nic, pieniędzy nie brali, tylko proszę położyć. Tyle, a tyle proszę położyć. Żydzi jacyś mieszkali w Libuszy? Nie. W Libuszy? W Libuszy, jak się jedzie na rozwidlenie Wójtowy i tego, to tam była karczma żydowska. To jeszcze została, ta karczma jest, bo to jako zabytek. Potem już policja się pokazała, milicja, już UB i wszystkich, już o każdy mówili o tym. Już zaczęły się aresztowania, kto z Niemcami współdziałał. Były ciekawe czasy, to były smutne bardzo. I naród był zniewolony. Wszyscy się boli, jeden drugiego się bał. Bardzo dziękuję za opowieść. Dziękuję.